Witajcie, kochani, witajcie. Chwała Chrystusowi, chwała Panu Jezusowi Chrystusowi. Dzisiaj taka krótka zapowiedź, nagrania, które niedługo się ukaże, to będzie naprawdę mega, mega przekaz, 100% oczywiście biblijny, ze Słowem Bożym, cytowany, opowiadany. Czegoś takiego jeszcze do tej pory nie zrobiłem. Będzie on opowiadał o. Synagodze Szatana. O synagodze Szatana. Tak, o tej synagodze Szatana, która jest opisana w Nowym Testamencie przez samego Pana Jezusa Chrystusa. Ten tajemniczy Babilon, ci, którzy będąc Nazywając się Izraelem, kiedyś zdradzili Jahwe, zdradzili Boga Wszechmogącego, zaczęli czcić po prostu szatana. Normalnie zaczęli czcić szatana, zaczęli czcić bala, zaczęli balowi składać ofiary, zaczęli iść w totalne zatracenie. W totalne zatracenie. To właśnie ci ludzie rozmawiali z Panem Jezusem Chrystusem, to właśnie ci ludzie, którzy w tą drogę poszli, którzy szli tą drogą, a nie inną, to właśnie ci ludzie, a nie inni, rozmawiając z Panem Jezusem Chrystusem, mówili, iż Naszym ojcem jest Abraham. Naszym ojcem jest Abraham. Trzymali się kurczowo swoich tradycji, swoich rabinicznych, jak później się po czasie dowiadujemy, talmudycznych, rabinicznych, mistycznych, diabelskich. Zasad, trzymając się, odrzucili swojego Boga. Odrzucili swojego Boga. I to do nich, tutaj zacytuję z Jana 8, Pan Jezus Chrystus mówił tymi słowami od 39 wersetu Ewangelia Jana 8, 39. Odpowiedzieli Mu naszym Ojcem jest Abraham. Jezus im Powiedział, gdybyście byli synami Abrahama, spełnialibyście uczynki Abrahama. I dalej czytamy: Lecz teraz usiłujecie mnie zabić. Oni chcieli swojego Boga zabić, swojego Boga, który przyszedł w ciele do nich. Nie poznali Go. Tak jak zbory mesjańskie nie rozpoznają, nie rozumieją. Że to Jachwe w ciele przyszedł. Jego ciało było z nieba, z nieba. On miał ciało absolutnie z nieba, bo było tchnienie dane przez Ducha Świętego. Z Ducha Świętego było tchnienie dane w Marię. To było ciało z nieba. Do nich to nie dociera, oni tego nie rozumieją. Czytajmy dalej. Lecz. Teraz usiłujecie mnie zabić człowieka, który wam mówił prawdę, którą słyszał od Boga. Tego Abraham nie robił. Wy spełniacie uczynki Waszego Ojca. Wtedy powiedzieli mu: My nie jesteśmy spłodzeni z nierządu. Mamy jednego ojca Boga. Jezus im powiedział: Gdyby Bóg był Waszym Ojcem, miłowalibyście mnie. Gdyż ja od Boga wyszedłem. Rozumiecie? Pierworodny wszelkiego stworzenia. Tajemnica. Tajemnica, która jest odkryta tylko i wyłącznie przed tymi, którzy prawdziwie, prawdziwie kochają, miłują Boga. Którzy na kolanach, ze łzami w oczach się modlą, którzy proszą o prawdę. Błagają o prawdę, którzy są uczciwi i szczerzy. Tylko takim, tylko tym ta tajemnica jest uchylona, otworzona, aby rozumieli. 42. Jezus im powiedział: Gdyby Bóg był waszym Ojcem, miłowalibyście mnie, gdyż ja od Boga wyszedłem. Przyszedłem, a nie przyszedłem sam od siebie, ale On mnie posłał. Dlaczego nie pojmujecie tego, co mówię? Dlatego, że nie możecie słuchać mojego słowa. Wy jesteście z Waszego Ojca. Diabła. I chcecie spełniać porządliwości Waszego Ojca. On był mordercą od początku i nie został w prawdzie, bo nie ma w nim prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i Ojcem Kłamstwa. A ponieważ ja mówię prawdę, nie wierzycie mi. Widzicie, zbory mesjańskie uważają, że Pan Jezus Chrystus był człowiekiem i tylko człowiekiem. Zbory mesjańskie uważają, że Pan Jezus Chrystus był taki sam, jak Adam. Z prochu, z tego, z którego Adam został stworzony. Oni tak uważają. Oni nie uznają Jezusa Chrystusa za Boga. Absolutnie nie. Absolutnie nie. Oni uważają, że człowiek człowiek mógł złożyć ofiarę na krzyżu i człowiek mógł zbawić ludzi i może zbawiać ludzi. Człowiek. Tak uważają. Bóstwo Jezusa Chrystusa w zborach mesjańskich jest absolutnie, absolutnie nie do przyjęcia. Oni nie uznają bóstwa Jezusa Chrystusa. Oni nie rozumieją, kim był, kim jest Jezus Chrystus. Nie rozumieją, kim jest Jakusza. Jachusza to znaczy Jahwe zbawia. Jachwe zbawia. Nie człowiek zbawia. Tylko Jachwe zbawia. Bóg zbawia. To znaczy Jachusza. To jest oryginalne imię Jezusa, naszego Pana. Po polsku Jezus, w tym języku Jezus, oczywiście, w oryginalnym Jachusza, Jachwe zbawia. Do nich to nie dociera. Do nich nie dociera, że Tomasz... Gdy wreszcie zrozumiał, gdy zobaczył rany, gdy zobaczył zmartwychwstałego, Jezusa Chrystusa Jahusze, to wtedy dopiero zorientował się, że to jest Jego Bóg, jachwę w obrazie, jachwę w obrazie, który przyszedł. Dopiero wtedy się zorientował. Dlatego padł na kolana i powiedział, mój pan, mój Bóg. Rozumiecie? To jest ten problem, iż jeśli chcesz, bracie, siostro, brać naukę od kogoś, kto... Wzoruje się, na przykład nosi talit, który jest niebiblijny. Talitu nie ma w Słowie Bożym w ogóle. Wiecie, talit, no, talit. Oni tylko doprawiają te cicyty, te frędzelki, ale frędzelki są w Słowie Bożym. Zgadza się. Ale talit, ta chusta taka, wiecie, w paski biało-niebieskie. To jest niebiblijne. Więc jeżeli ktoś się wzoruje i czerpie naukę tradycji od tych ludzi, od dzieci diabła, którzy czcili bala, którzy nie poznali swojego Boga, To jak ktoś taki może się łudzić, nawet, że usłyszy czy dowie się prawdy od takich ludzi, od takich nauczycieli. Mam na myśli tutaj nauczycieli mesjańskich. Oni czerpią naukę i tradycję od Faryzeuszy. Czerpią tradycję. Od tych ludzi, o których przed chwilą Wam przeczytałem, Pan Jezus Chrystus mówił, iż są potomstwem szatana, są dziećmi diabła. Zastanówcie się, jak można czerpać naukę od takich ludzi? Jak można czerpać naukę z takich zborów, których to zborów, zgromadzeń, tak zwani nauczyciele, pastorzy wzorują się na takich odstępcach, na takim diabelstwie. Rozumiecie o co chodzi? Podstawową rzeczą, jaką trzeba zrozumieć, to jest to, iż nasz Jezus Chrystus. Nasz Jachusza. Nasz, to znaczy mój. Jachusza Jezus, Pan naszego Zgromadzenia, polskich zborów biblijnych jest Melchizedekowym kapłanem, a nie Aronowym kapłanem. Jest Bogiem, który przyszedł do ludzi. W obrazie człowieka. Dla nich jest zupełnie odwrotnie. To jest inny Jezus, inny Jezus, który był człowiekiem. Owszem, oni powiedzą, że był Mesjaszem, ale nigdy nie powiedzą, że był Bogiem. Oni nigdy nie powiedzą, że Jezus Chrystus, Jahusza czy Jeszua, jak oni nazywają. Jak chodził tu po ziemi, to był Jahwe, był Bogiem. Oni tego nigdy nie powiedzą, bo oni w to po prostu nie wierzą. Oni to mają zakryte, rozumiecie? O tym więcej, o wiele, wiele więcej, gdy będziemy biblijnie, ze Słowa Bożego, studiować synagogę szatana. Potomstwo szatana, nauki szatana, innego Jezusa i wiele, wiele, wiele innych wspaniałych, cudownych informacji, które są zakryte dla między innymi właśnie ludzi, którzy uczęszczają do zborów mesjańskich. Wspaniale potrafią ich nauczyciele mataczyć, opowiadać. Wspaniale potrafią przekręcać słowo Boże, ale wystarczy się zagłębić w te słowo. Wystarczy przeanalizować werset po wersecie, aby całe kłamstwo obnażyć ze Słowem Bożym w ręku. To jest bardzo proste. Słuchajcie, nie będę Was dzisiaj już zamęczał, to tak gwoli informacji. Zapraszam serdecznie. Pracuję nad tym nagraniem, niedługo się ukaże. Ale będziecie naprawdę, niektórzy z Was będą wielce zdziwieni, wielce zdziwieni i mile zaskoczeni informacjami, które ze Słowa Bożego poukładają sobie, jak te puzzle i zobaczą wtedy big picture, całość, cały obraz. Niech Was Pan Bóg błogosławi. Trzymajcie się. Do usłyszenia, do zobaczenia wkrótce. No i cóż, z Panem Bogiem, tak? Zostańcie z Chrystusem.